Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj sobie bierzemy najlepsze komiksowe serie, które wracają ponownie po jakiejś przerwie. Mamy tutaj do czynienia z historią Barracuda. Zresztą, tak na marginesie, słabo to wyszło. Tutaj wszystkie są fajnie tak u góry i tutaj tak zrobili to. No ale tak widocznie musiało być. No nic. Oczywiście zanim zaczniemy, ja Was zachęcam do tego, abyście na dole w opisie zobaczyli linki do moich mediów społecznościowych i ewentualnie je polubili. Oczywiście są też tam możliwość wsparcia mnie choćby poprzez kanał YouTube'owy bądź też Patronite'a. No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Co do Barracudy, komiks Jean Defoe oraz Jeremiego. I tutaj oczywiście Taurus Media odpowiada za to wydanie. Co do nazw autorów, jeżeli powiedziałem źle, przepraszam. Jest to miękka oprawa, powiększony format. Stron może nie jest dużo, plus minus jest ich w granicach, już Wam mówię, 50 parę i tak jest z każdą historią. Tutaj można by próbować poczekać, żeby zostało to wydane w takim wydaniu zbiorczym. Na pewno byłoby fajne, bo historia jest świetna. Przede wszystkim ja lubię na swój sposób klimaty pirackie, choćby nawet z tego względu, że bardzo się kiedyś zachwycałem serialem właśnie Piraci, który był publikowany u nas w telewizji na kablówce. No i dziwna rzecz, że ci piraci to właśnie tak naprawdę byli piraci, tak? A tytuł oryginalny jest to Black Sails, czyli czarny mast, czarna bandera, czarna flaga, jak zwał, tak zwał w wolnym tłumaczeniu. No i tutaj nie rozumiałem nigdy tego, ale opowiadało fajną historię, pojawiało się wiele znanych postaci, prawdziwych tych, które kiedyś rzeczywiście pływały po Karaibach. No i same miejsce z Nassau na czele jak najbardziej tam się też pojawiło jako główna siedziba piratów. Tu jest troszeczkę może inaczej. Historia opowiada o pewnym też kapitanie i jego synu oraz tajemniczym klejnocie, który posiada niesamowitą moc. Mało tego, dochodzi właśnie do abordażu tegoże statku jednego, w którym płynął szlachcicy tak naprawdę. Piękna kobieta, ale wraz z córką oraz pewnym chłopakiem, i tutaj ten chłopak najciekawszą i taką w sumie główną postacią można by rzec jest, bo on tutaj jest troszeczkę takim nie do końca, bym powiedział, określonym płciowo. Jest facetem, ale tutaj właśnie ma bardzo piękne kobiece rysy, jak się okazuje później w komiksie, i zostaje właśnie za taką postać przebrany, czyli za kobietę. No i sobie jakoś radzi, lepiej, gorzej, ale sobie radzi. Bym powiedział, że chyba nawet z czasem i lepiej. Dochodzi do pewnego, że tak powiem, ekscesu, do pewnej sytuacji, czyli taki handel troszeczkę, bym powiedział, na swój sposób niewolników, czyli właśnie on wraz z innymi osobami zostaje wystawiony na sprzedaż. I w jego wypadku jest dobrze, bo trafia pod ręce tego oto jego mościa, który go uczy szermierki i wielu innych, powiedziałbym, rzeczy. Natomiast nasza druga taka drugorzędna, bym powiedział na swój sposób, bohaterka, córka pewnej szlachcicki właśnie, zostaje sprzedana takiemu troszeczkę, dla mnie to jest taki rzezimieszek, on tam niby też zajmuje się handlem, prostytucja i te sprawy, ale tak się zakochuje tak naprawdę w tej postaci, w tej bohaterce, że ona z czasem zaczyna to wykorzystywać ogólnie. Kręci się to wszystko między innymi wokół nich, wokół tego kryształu i wielu innych spisków, też na tle tym politycznym, prawda, bo i piraci też tacy byli. Przede wszystkim piękne rysunki, mi się niesamowicie podoba ten styl artystyczny, to jest coś naprawdę bardzo, bardzo ładnego, wręcz tak jak mówię, pięknego. I tutaj pod tym względem jest to uczta dla oka. A i sama historia nie jest złą historią, bo się broni całkiem spoko. Jest tutaj oczywiście dużo przemocy, dużo scen takich, bym powiedział, erotycznych, ale tacy piraci byli, prawda? Rum, kobiety i abordaże. Więc myślę, że tak czy inaczej, jeżeli ktoś jest fanem tego typu historii, to go nie muszę namawiać. Tym bardziej, że jak zauważymy, te okładki wszystkie są takie same, więc tutaj niczym się nie różnią, to samo grzbiety, jedynie przód wygląda inaczej, ale to już widzieliśmy. Każda ma tutaj, tak jak widzimy, cenę 38 zł, więc przy zakupie takiego całego pakietu, tak jak ja zrobiłem, udało mi się tak dostać. Jest to naprawdę przyzwoita kwota, bo oczywiście możemy trafić to trochę taniej. Wiele wątków, wiele zwrotów akcji,
tutaj choćby nawet właśnie też związanych z synem tegożeż kapitana i jego takimi ambicjami, wewnętrznymi ambicjami pokazania się, że zasługuje na to, aby być właśnie synem tegoż, że oto mężczyzny, tegoż, że oto pirata. Tutaj w moim wypadku niestety mam taki malutki defekt, jak zauważymy, ta folijka trochę mi się oderwała, ale może to jest przypadek. Także tak to się wszystko prezentuje, oczywiście z fajnym finałem związanym właśnie ze statkiem i też tego typu scenami poniekąd, ale związanym ze statkiem, który wypływa właśnie w związku z tym kryształem. Tak naprawdę tutaj to widzimy. Jak się ten finał kończy, ja Wam może tego dalej nie będę zdradzał. Chciałbym, abyście sami mogli poznać. Mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że seria Barracuda daje radę. Co tutaj dużo mówić? Jest godna polecenia, ona jest u mnie na półce, nie zamierzam się jej pozbywać, chyba że kiedyś by zostało wydane zbiorcze wydanie, to może wtedy się na to skuszę. Także Wam polecam, oczywiście też dzięki za obejrzenie tego materiału. No i zaglądajcie do mnie czasem. Także tyle z mojej strony, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!